sezon 2022 przed nami. Jak on się zapowiada dla Ciebie? Ile koni jest w stanie? W stanie jest 39 koni. Później do sezonu trochę więcej zgłoszonych, ale na dziś fizycznie jest w stanie 39 koni, więc całkiem spora liczba, na pewno więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Jak się czujesz przed tym sezonem? Bo 2021 był dla Ciebie udany, a jak się zapowiada ten? No na pewno był przedni udany, ten oczywiście też apetyty są, żeby był jeszcze lepszy. Jeżeli chodzi o uczucia, to jestem stęskniony przede wszystkim, bo nigdzie nie biegałem w tym roku od zakończenia sezonu w Polsce. W zeszłych latach to raczej zimą miałem jakieś starty, więc te emocje były, a teraz jest tak trochę lekko nudno, więc nie mogę się doczekać startu w Polsce. No właśnie, wszyscy pamiętamy m.in. wasz występ podczas Saudi Cup. Skąd taka decyzja, że w tym roku jednak nie wybierasz się ani na Bliski Wschód, ani do Włoch, tak jak zwykliśmy widzieć twoje konie? No tak, konie po prostu z takich koni, które mógłbym liczyć na zaproszenie na Bliski Wschód, to tylko Amwatch bym mogła wchodzić w które, ale tam razem tam pojechał, podjęliśmy decyzję, że ona odpoczywa i będzie mi próbować we Francji od wiosny coś wywalczyć. No to powiedz mi, ze starszych koni, które byś najbardziej wyróżniał oprócz gwiazdy wspomnianej przez Ciebie przed chwilą? No tak, to przede wszystkim Amwatche, plus zostaje was Malka Lediach i z nią wiąże bardzo duże nadzieje, bo ona ten swój sezon udany, ale to był jej pierwszy sezon taki na najwyższym poziomie, pierwszy pełen sezon i myślę, że ona może w tym roku biegać jeszcze lepiej. No i Salam też wrócił po przerwie, po kontuzji, tylko jeden start i teraz jest, dobrze się czuje, więc myślę, że on też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, to są te trzy konie na najwyższe nagrody koni arabskich, ze starszych koni. Z młodych to na dziś w stajni jest tylko Al-Faisal, który mieszka grał w wyścigu i Atal Bint Gifara, która wygrała dwa wyścigi, a resztę tych moich dobrych trzylotków jest w Katarze i raczej nie wrócę do ścigania na wiosnę w Europie. Byliśmy przez moment u Ciebie w stajni i widziałam, że jest siostra Lagerte u Ciebie w treningu. No tak, nie mogliśmy sobie nie pozwolić po występach Lagerty na próbę zakupu potomstwa Ogiera Gutajfana, więc udało się i jest klacz po Gutajfanie. Też mam w tym roku 3-latka Ogiera Zagna Fein. Myślę, że to może być lepszy koń w tym roku niż to, co pokazał się w zeszłym roku. On też jest po Gutajfanie, więc wiadomo, że po występach Lagerty zawsze będę już miał sentyment do potomstwa tego Ogiera. To jakbyśmy mogli na koniec powiedzieć, w którą nagrodę będziesz celował w tym sezonie? Jej, no teraz już nie wypada, nie myślę o tym, żeby nagrodę Europy nie spróbować wygrać czwarty raz. Na pewno mam konie, które mogą to zrobić, więc pewnie teraz co roku będziemy próbowali ten rekord śrubować. A tak, no na pewno chciałbym, żeby dwulatki biegały lepiej niż te zeszłoroczne. W zeszłym roku nic z tymi dwulatkami nie wywalczyłem. W tym roku mam, myślę, fajne konie, które mogą być widoczne w nagrodach dla dwulatków. No i co, no plany też są, żeby podbić do Francji. No jeżdżę tam bez w ogóle szczęścia w tej Francji. Źle to do tej pory wypadało, a bardzo bym chciał tam wygrać gonitwę, więc już odhaczyłem pierwszą wygraną za granicą, to teraz pierwsza wygrana we Francji by była czymś nowym i niesamowitym. Super, trzymam mocno kciuki, a w listopadzie zweryfikujemy, co się uda. Tak jest, tak jest. Super, dziękuję Ci bardzo.